dźwięk! To Harold chce wejść do domu. Nie może wejść przez otwór? Taki jest Harold. Przesłodki, ale trochę ślamazarny. Nie, jestem super szybki! Tęskniłeś się za mną? Nie. Przegapiłeś rewelacyjny kawał o zaimkach. Wiecie, że nasi rodzice uczyli się matmy w zupełnie inny sposób? O nie! Dlaczego to okno się otworzyło? To tylko duchy. Tylko duchy? Tak. Moja ciocia twierdzi, że to miejsce jest odwiedzane przez duchy. Naprawdę? Fascynujące! To pewnie ognista Mary. Ojej, to by było niesamowite, prawda? Kto to jest ognista Mary? Co się z wami dzieje? Gdy staniesz przed tym lustrem i trzy razy powtórzysz słowa ognista Mary, to bardzo prawdopodobne, że wtedy pojawi się jej duch i cię mocno wystraszy. To nie brzmi zachęcająco. To nie brzmi zachęcająco. Widzisz, Marta jest rozsądna. Teraz ty spróbuj. Ognista Mary. Ognista Mary. Świetnie. Ognista w lustrze Mary. Nie ma duchów, a teraz chodź tu, bo zauważą, że się nie odbijasz w tym zwierciadle. Nie udało się. Teraz ty spróbuj, Marto. Nie, chodźcie, dziewczyny. Musimy jeszcze dokończyć lekcję na jutro. Dobrze. Skoro wolicie odrabiać lekcję, niż zobaczyć ducha. Nuda. Ognista Mary. Chodź, misty Harry. Wow, nazywasz się Błotnisty Harry? Jesteś błotnistym potworem, tak? Nie do wiary! Będziesz moim najlepszym przyjacielem! Nie ruszaj się stąd! Chcę, żebyś poznał moich przyjaciół! Przygotujcie się teraz na kompletny odjazd. Szczęka wam opadnie. Oto Błotnisty Harry! Hej, przed chwilą tutaj był! Przysięgam, widziałem tu brudnego, przerażającego gościa. Tak, to byłeś ty, Haroldzie. Może wejdziemy do środka? Hej, jeśli cię to uszczęśliwi, to proszę bardzo, ale ja nie mam zamiaru sprzątać tego bałaganu. Harry istnieje. Muszę go odnaleźć. Błotnisty Harry? Błotnisty Harry! O, to on! Wypuść, wypuść, wypuść! Dobrze. Czy ja się przed chwilą nie wypuszczałam, brudasku? Błotnisty Harry, dlaczego ludzie zakopują ten wspaniały piach w ziemi? To takie dziwne! Ojej, poznam błotnistego potwora i siebie? Jeszcze tej nocy? Haroldzie, chodź! Hej, zaczekaj, Harold! Taki jest Harold. Przesłodki, ale trochę ślamazarny. Nie, jestem super szybki. Zaraz, to ja jestem prawdziwym Haroldem. To jest mój dom i to jest moja Nina. Hej, nie pozwolę, żeby mój zły bliźniak ukradł moje życie. O, muszę poszukać innego wejścia. Wiecie, że nasi rodzice uczyli się matmy w zupełnie inny sposób? O nie, jakie to okno się otworzyło? To tylko duchy. Tylko duchy? Muszę znaleźć Harry'ego. On będzie wiedział, co zrobić. Hej, błotnisty! Nie wiem, dlaczego mam błoto w pysku. O, cześć! Błotnisty Harry, znowu tu jesteś. Błotnisty Harry... O, nazywasz się Błotnisty Harry? Jesteś błotnistym potworem, tak? Nie do wiary! Będziesz moim najlepszym przyjacielem! Harry zamienił się w mojego złego bliźniaka! Muszę się pozbyć błota z pyska!